Zatem reasumując, nierealistyczny termin jest bardzo niebezpieczny. Edukacja wtedy się zmieni, kiedy wprowadzimy bon edukacyjny. W innym wypadku państwo się tylko przerzucacie centralnymi planowaniami, jak będziecie tworzyć to, aczkolwiek przyznam, że większość z państwa siedzących tutaj na sali to absolwenci szkół tego trybu 8 plus 4. Oczywiście są niektórzy, jak państwo wskazaliście, absolwenci gimnazjów, tu są same młode posłanki. Jest tylko jedna osoba na tej sali, która skończyła zarówno szkołę 8-letnią podstawową i 4-letnie gimnazjum. Jest to pan Ryszard Petru, no ale on jest szczególny. Tak? To jest wybitna postać tej sali. Pytanie, co z tymi, którzy są teraz w gimnazjach? Jak wygląda cała ta forma przejścia? Czy my jesteśmy w ogóle do tego przygotowani? Proszę państwa, bo to łatwo powiedzieć, ja też byłem w 8-4. Też byłem w podstawówce 8 lat, potem 4 lata gimnazjum.